No i co, stacja odmalowana, odpicowana, jeszcze więcej półek tam w środku wsadzimy, żeby jeszcze bardziej biznes się kręcił. Pieniądze się kręcą, nie mam na co wydawać tak naprawdę. Mógłbym jeszcze przemalować tą chatę tutaj, ale nie wiem, czy mi się chce. Nawet umyte samochody, jakoś to idzie, nie? Powoli się myją. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Tak, w podstawce jest miejsce do imprez, gdzie ludzie tam tym? Kurde, to oni w takim DLC, gdzie masz taki kurort elegancki, to nie zrobili czegoś takiego? Że no przecież tam aż się prosił, żeby jakiś taki Sunrise Festival sobie zrobić, nie? Stracony potencjał, stracony potencjał. Jak masz dodatek impreza, to tutaj też masz imprezy, które uspokajają wulkan? Serio? Kurwa, to jakiś DLC jeszcze jest? To ja nawet nie wiedziałem. No ja za darmo w sumie dostałem to kluczyk, nie? Do tego. Kurcy po prostu do mnie napisali, że hej, DLC robimy. Widzieliśmy, że graliście w naszą grę, może byś też zagrał. Mówię, dobra, zagram pewnie. Pewnie, jak widzowie będą chcieli oglądać, to mogę sobie prowadzić stację benzynową. Piękna ta półka. Pełna półka zapełniona alkoholem. Bardzo dobrze. Coś miałem jeszcze sprawdzić, ty. A, właśnie, może zamkniemy już tą stację i spróbuję trochę tym młotem popracować. Myjnia. Najpierw myjnia. 6 samochodów, widzowie. Już prawie to mamy. Ty, to może kurde, może poczekam, aż rozbuduję tę stację zanim tym młotem. To już kurde, tak blisko jesteśmy. Bo to nam się powiększy później, znowu będzie trzeba zamykać. No, chyba tak zrobię, że już to do 8 poziomu i wtedy zamknę stację i zobaczę, co tym młotem jestem w stanie zmodernizować. To wulkan taki zdenerwowany? No bo coś wieje pewnie, dlatego. Lody od Bogdana Brody. Bardzo dobrze. No i kolejne te. Dobra, uspokoję jeszcze ten wulkan na szybkości. A ty co mi tu łazisz po krzokach? Tetem, para pam, pam, pam. Masz tu whisky, łykaj. O, uspokoił się trochę. Kilka butelek whisky i wulkan już potulny. Myjnia. Szybko, 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 szybko. 5 samochodów. Boże, jak blisko. Nie wierzę, że już umyliśmy 50 samochodów. Dobra, pyk. Ten, ten, teren, ten, teren. 5 samochodów. A, spokojnie, ogarniemy. Będzie dobrze. Napoje wysokoprocentowe. Kosz na śmieci tutaj oczyść, pewnie. Ten też oczyść, pewnie. Bardzo dobrze. Coś czuję, że coś tak. Coś bym tu zamówił. Jakieś zamówienie. Coś bym wydał na coś pieniądze. Szybko, szybko. Opony? O, widzisz. No, opony jak zwykle trzymają cenę. Pojebie mnie. Trudno, stać mnie. Dobra. Bęk. Bęk. Zamówione. Myjnia, myjnia. 4 samochody. Bęk. Ostatni poziom, no podejrzewam, że 100 samochodów, nie? Do umycia. Podejrzewam, że seta. Bo zawsze razy 2 to się zwiększało. Kurwa, znowu te kapelusze. Kurwa, te kapelusze to oni skupują masowo tu. Nic innego nie schodzi z tych półek, tylko te kapelusze zasrane. To są niedobre, bo one nawet drogie są, nie? Ale no... Kurwa, szanujmy się. Na 8 jest 75? Nie, 50. Ja teraz robię na 8. A, czyli na 9 jest 75. O, to nawet stówy nie ma, czyli 75. O, to nawet lepiej. To myślałem, że gorzej. Myślałem, że idzie gorzej. Kurwa, te czopki trzeba znowu domówić. Pojebie mnie. Tutaj wszystkie okulary wydali. Myjnia, myjnia. Wulkan trzeźwieje. Dobrze, niech trzeźwieje. Niech mu wątroba trochę odpocznie. No, wszystko tutaj elegancko. Jest w najlepszym porządku. Podoba się mnie to. Pieniędzy w brud. Już bym podziałał coś. Olipka, podziałbym coś z tym młotem, ale poczekam do rozwinięcia stacji. Akurat będę miał pieniądze, żeby wszystkie ulepszenia sobie kupić. I essa. Co tam zrobić, jeżeli mi się odechciała grać na PC? Nie graj. Po prostu nie graj. No jakby rób co chcesz? No, to za pytanie durne. Co zrobić, jak nie chce mi się robić tego, co już mi się nie chce robić? Nudno mi właśnie bez grania. No, nie wiem, kurwa, znaczki zacznij zbierać. Whatever, no. Myjnia, myjnia! Dwa samochody. Robimy to. No. Może jakieś zamówionko tutaj bym walnął, coś? Na coś wydał pieniądze, coś tego typu. Jak tam tutaj z częściami? Opony? No opony dopiero co zrobiliśmy, ale możemy tutaj produkty domówić. O, tutaj możemy trochę tego soczku, trochę tego soczku. Możemy trochę... No tutaj to może nie. Możemy tutaj winko domówić. Możemy tutaj papieroski domówić. Możemy tutaj... Lod od Bogdana Brody domówić, proszę bardzo. Możemy, tutaj to może nie, ale tu możemy gazetki, nie. To nie, czopki, raz, dwa, trzy, raz, dwa.
Dobra, okulary, jasne. Duszowy mi się, raz, dwa. Wypieki, to nam tam starczy. Wiesz, to ewentualnie. Tu, żyrafy, nie żyrafy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, cyk, zamawiaj. Media! Jeszcze jeden samochód i mamy to. Zagrę w kopanie bitcoina. Kopanie bitcoina chyba już nieopłacalne. Chyba, że masz, nie wiem, koparkę, kurwa, w jakimś Paragwaju albo gdzie elektryczność jest tania. Era, to już chyba pociąg z bitcoinem to już tak odjechał w pizdu, mi się wydaje. Spóźniłeś się jakieś 10 lat. O, jest ostatni klient przy myjni. Lecymy. Lecymy. Malczan, 50. samochodem umytym i nasza myjnia wreszcie będzie na 8. poziomie, przedostatnim maksymalnym poziomie. Wreszcie. Wreszcie. Ulepszenia. Tak. Tak. 3000, to jakieś drobne są. Dawaj. No, nie bardzo dobrze. Co tu? Matko jedyna. Łuka nam się przesunęła. Kurwa, jak ja mam to ustawić teraz? Dobra, tak ustawię i siemano. Suń się pan, bo półkę chcę postawić. Dobra, no od razu tu trochę łyso, ale coś tutaj zaaranżujemy na spokojnie. To by można też tak przestawić bardziej tu, o. Kurwa, na te półki to wszystko będzie trzeba wstawić teraz. O, dobra i to tak może być. A, ewentualnie. Kurwa, nie to miałem zrobić. Dobra. Dobra. Jeszcze jakieś półeczki. Może więcej na drinki postawię tych półek albo coś w tym stylu. Kurwa, to by się przydało jakoś tak bliżej, nie? Postawić, że jesteśmy w stanie. To tak, ten. Czy mi mogę tego tak bliżej? A, jeszcze tutaj te wyroby tytoniowe. R to ci wyrówna? Nie chce już mi się. Już jest w k***em. Nie chce mi się. Dawaj, ja tu muszę coś sobie kupić. Muszę wydać pieniądze. Magazyn. Dawaj magazyn większy. Doskonale. Dawaj mi myjnia samochodowa większa. Dawaj. O, automatyczna myjnia. Ty, pokaż tą myjnię, czy ona rzeczywiście będzie automatyczna teraz? Muszę zobaczyć, muszę zobaczyć. O, tutaj chyba. Automatic. Zaba. O. Nie, no wreszcie nie będę musiał się tą myjnią zajmować. Pasuje. A, samo się robi. Pyk, obmywa z jednej strony. Obmywa z drugiej strony. Te warioty zaraz ruszą. Zit. Jest, jest. No i teraz to można pracować, a właściwie nie pracować. To trochę tak nierówno to umyło, co? Tak niby myje, ale tak. Chyba źle skalibrowanie jest, coś mi się wydaje. Kurwa, już bym to 8 razy umył. Zobacz, jak to leci. Ty tylko... A, dobra. Czyli działa. Działa? Działa. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Samo się zrobi tak naprawdę teraz. Nie, dobra, czyli to mamy. Bardzo dobrze. Kurwa, tutaj jeszcze ciasteczko umieszczę. Pewnie, że tak. Bardzo dobrze. Cześć, Kajsan. Więcej stojaków na czapki. Tak, tak. No tak, jeszcze dwa tutaj. No tu jeszcze będzie można, tak. Może jakąś półeczkę albo coś takiego. Ale to najpierw młotkiem bym coś podziałał. Zobaczył, kurde, jak to wygląda. No, chyba tak zrobimy. To jest zrobione. Ale jeszcze więcej. Więcej muszę wydać pieniędzy. Muszę. Co mogę jeszcze? Garaż większy. Dawaj. O, ty, garaż nawet lepiej teraz wygląda. Już nie jest taka totalna chata z gówna. Dobrze. I co jeszcze? Ulepszenia. Nurkowanie. Dawaj. O. Doskonale. Bardzo dobrze. Pokaż mi ten. Do nurkowania. Ile tam teraz sprzętu się zmieści? 16. Bang. I to jest życie. Kurde, teraz to ja będę mógł ten ostatni poziom, to ja sobie po prostu go przeawczę i tyle. Co pół godziny będę tylko do kompa podchodził, uzupełniał towar i pasuje. A tu? O, towary, bardzo dobrze. Co jeszcze mogę sobie kupić? Może jakieś nowe towary właśnie się odblokowały? Zajrzę. Myjnia tam chyba jest. Chyba się ogarnie myjnia, mam nadzieję. Oka. Dostawa, produkty. A nie, z 5 poziomu są tylko już. A tutaj może chociaż w garażu? Dostawa? Nie, na 5 poziomie był ostatnio. To bieda, myślałem, że jakieś nowe rzeczy będę mógł. Dobra, cyk. To mamy. Tutaj, kurde, nie wiem, czy podwójnych takich zamrażarek nie ustawię. Z jednej i z drugiej strony. Tak dostawić do siebie i pasuje. I tutaj zrobię takie poczwórne, bo tutaj te 3 to tak brzydko wygląda. No, to będzie można zrobić, jak będziemy się nudzić. Pewnie, że tak. O, pluszaki, bardzo dobrze. Zabawki, bardzo dobrze. Tyrytem, tyrytem, tam. Dobra.
Kurde, zamykam tą stację. Chcę zobaczyć, jak ten mod działa. Co to będziemy mogli podziałać? Zamykam w pizdu tą stację. Tu się w ogóle coś zepsuło. Zamykam. Stacja jest zamknięta. Do widzenia. Uprzejmie proszę wypierdalać. I tsunami zaraz tu wywołuje. Żeby spokój był. Proszę bardzo. Tak. Jakie będzie jakiś symulator domu publicznego? O, w taki symulator bym pograł. Taki rozbudowany symulator domu publicznego. Bez kitu. Dobra, i co? I biorę teraz mod. I co mogę robić? Aha. Mam na przykład dostosuj obu stron. A, że taką ładną mogę zrobić, tak? Też wygląda jak gówno. No, taką drewnianą mogę zrobić, nie? $5 to kosztuje. O, ale fajne te. Kurde, fajne okiennice. A dach? Dachu nie mogę zmienić? Kurwa, to jest robota, co? To jest robota za 5 zł. No tu mamy tyle okien w ogóle. No fajno, fajno. A to mogę zmienić? Nie, tu nic nie mogę zmienić. Ale że dachu nie można zmienić? Owa gra, widzowie, dachu się nie da zrobić. Bez sensu. A podłogi? Nie mogę podłóg zmienić? A ja tutaj jednak ścianę chcę. Nie podoba mi się to. Nie mogę podłóg zmienić? Co jeszcze mogę tu zrobić? Tylko ściany? Nie ma tu jakiegoś menu, wyboru albo co? Nie wiem, co tu jeszcze mogę zrobić. Chyba nic więcej. Tu sobie zmieniłem, ładne okiennice dodałem i tyle. Tu w ogóle drzwi nie ma. Czemu tu nie ma drzwi? Nie ma drzwi, widzowie. A że podłóg nie mogę zmienić, bez sensu. A jak tutaj wejdę w malowanie ścian? Usługi. Odmalowanie ścian. Wall repaint. Zamawiam. Co, zamówiłem i co się stało? Skamowali mnie chyba na $700. Kurwa, to bieda straszna z tym. Myślałem, że tu więcej będę mógł zrobić, jakieś takie, nie wiem w sumie co. A że podłogi zmienić, że dach zmienić, no że takie kurde porządna stacja Shella tutaj by była. O, jedzie chłop chyba od malowania. A, przyjechała ekipa. Wall painting. Pan Mirosław ze szwagrem. Zaraz tu ogarnie temacik. No jemu to się nie śpieszy, widzę. O, ale nie, jednak załamachnął. Kurwa, idealnie. A nie da się koloru zmienić tych ścian? Na jakiś, kurwa, nie wiem, jakiś inny kolor po prostu. Paletę kolorów, C, nie działa. Katalog wzorów. Czemu mam tak mało wzorów w ogóle? Wałkiem mogę coś ten walnąć? O, jest, ty! What? Kurwa, jak to... Beto, obróć! Kurwa! Aha! W ten sposób. O, dobra, już wiem. Dobra, już wiem, o co chodzi. Ach! Piękna ta nasza hacjenta, piękna. A podłogi mogę pomalować? Ej, daj tu jeszcze pomarańczowe te zrobimy pomarańczowe. Właściwie to srakowate takie bardziej są. Tapety jeszcze są? No są tapety w sumie, no. O, gwiazdory. A to od środka sobie zrobimy tapety. Z zewnątrz to nie. Ej, po co ja tego chłopa zamawiałem, jak sam muszę tutaj to robić? O, rekin akurat. Ty, ale to jest inny kolor. O, to ja ten kolor chyba brałem. Rekin, ciekawe, koło rekin zeżre, jak stacja zamknięta. 10,000 years later. Dobra, i tutaj jeszcze. Ach, kurwa, nic nie widzę. O, teraz to kompletnie nic nie widzę. Dobrze. Śmietnik mi chyba zasłonił pole widokowe. Tak, pięknie to pomalowałem, pięknie to wygląda. Tak, tak, tak. Daję jeszcze na ten pomarańczowy te filary. A mogę na przykład... Nie no, na pewno nie mogę. Garażu i tak dalej wymalować? Chyba nie, co? Ależ stylowo. Może tu jeszcze walniemy? O, pięknie. Tak! Bo to, żeby było symetrycznie, to jednak na biało trzeba. Dobra, daj mi jeszcze to. Nie! A, F. Tak. Nie można takich długich? No. Pięknie, dobrze. Alko 2 za 1.
Pięknie. Bardzo dobrze. Piękna ta nasza stacja teraz, tak? Idealnie. A co jeszcze mogę zrobić tym maliwym? Mogę podłogi pomalować? Kurwa, nie mogę podłóg pomalować. Jedynie tutaj mogę jakieś te tapety jakieś fajne porobić, ty. A te tapety to takie... Jest jakaś taka jak u babci tapeta? Nie za bardzo. Serduszka. Halloweenowa tapeta. Nie no, paskudne są te tapety. Nic ciekawego. Świąteczna tapeta. Taka w renifery ewentualnie. A, to jest cała ona, jakby tak nie reaguje na ten. Nie reaguje na to. Mogą być białe ściany, whatever. No. Ale żebym zrobił remont. A rekin tam pływa i szuka ludzi do zjedzenia. Biedny rekin, idę go zastrzelić. Rekinie, co się stało? Nie ma kogo zjadać. Biedny rekin. Dawaj rekinie, cię w odkurzacz. Iś. Niżej, niżej. No nie mogę się wybić. Kurwa. Kurwa. Bo się zsuwam z tego i... O, dobra. W sezonie dwa razy drożej, alko 2 za 1. Promocje normalnie na ścianie i pasuje. O, wiem. A w środku na ścianach będziemy niki top gifterów na kiku wypisywać. Pasuje. O. No dobra, no super, ale sobie remont zrobiłem. Idę, otwieram stację, bo szkoda, że to wszystko stoi w miejscu. A mogę na przykład tu pomalować? O, mogę te ściany pomalować. Zobacz, mogę. Taki kolor, no. A sracz mogę pomalować? Sracza chyba nie mogę. Niestety. Ale lipa, że sracza nie można udekorować. Bez sensu. Bez sensu. Czy da się zmienić ścianę? Nie, ściany. A, bo i ta, ja już otworzyłem stację. To nie chce mi się znowu zamykać. Nie, no piękno mamy teraz tą stację. Spójrzcie tylko na to. 8 poziom. Teraz jedyne jakieś 4 godziny muszę grindować, żeby ten ostatni poziom wbić. Nawet nie wiem po co. Bo w sumie na co ja mam wydawać te pieniądze? Ani to nowego towaru mi nie odblokuje, ani nic. Super sprawa. Super sprawa. No. Ricardo, co ty robisz? Ricardo podziwia. Kurwa, ale biała ściana. Takie białe ściany. Ostatni raz taką biel to widziałem w Kolumbii, jak byłem na wakacjach. Może wezmę im tutaj popłacę, bo oni chyba coś ten... Tutaj się chłopaki chyba pozacinali. Normalnie. No i... Prawda jest taka, że ja bym mógł to po prostu na awku, na... Grając sobie w Dark and Darker, to mógłbym tą stację zostawić i te zadania powoli będą się wykonywać. Jedynie będę musiał pamiętać, żeby towar uzupełniać na półkach i tyle. I pasuje robota. Łajba imprezowa akurat zajechała. Piękna sprawa. Ja tu jedną półkę miałem. Gdzie ona jest? Półkę z tytoniem mi wpi***ło. Pana, za pan. O, moja półka z tabako. Nie wiem, gdzie oni niby nie mogą dojść. Może tutaj mają jakiś problem? Nie wiem. No tutaj coś przedstawiałem jedynie. Nie wiem. A może ta? Nie, no ta nie jest. Nie, no dobrze to wszystko jest, wydaje mi się. Chyba, że któryś z tych czapkowieszaków jest źle ustawiony. A, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ty, wulkan wkurwiony. Idziemy go napoić, bo zobacz, co się dzieje. Ue. No i co, stacja odmalowana, odpicowana. Jeszcze więcej półek tam w środku wsadzimy, żeby jeszcze bardziej biznes się kręcił. Pieniądze się kręcą, nie mam na co wydawać tak naprawdę. Mógłbym jeszcze przemalować tą chatę tutaj, ale nie wiem, czy mi się chce. Nawet umyte samochody jakoś to idzie, nie? Powoli się myją. Powoli się to wszystko tu zrobi. Impreza leci, bardzo dobrze. Kurwa, jest dobrze. Hot dogi lepszy niż na Orlenie. PL górą, Dobropol. No, są te komunikaty od półki? No to ja nie wiem, co oni mają problem z jakąś półką. Gdzie niby są tego? Nie widzę. Nie wiem. Nie wiem, widzowie, ale... No już dzisiaj no nie będę grindować tego ostatniego poziomu. Ten ostatni poziom zresztą co on mi daje? Magazyn lepszy, toalety, surfowanie, prysznic. No, prysznic to by się przydał, bo ja taki upocony w tą grę jestem. Komputer przenośny z jakiegoś powodu nie mogę kupić. Dekoracje wszystkie zewnętrzne kupiłem. Przemalowałem, pomalowałem, pracowników nająłem. A właśnie, mogę... Ty, dawaj. Houses. Bank. O. Dawaj jakiego pracownika. Georgia. Dawaj Georgia. George. Gdzie jesteś, George? George, ty się zajmuj... Nie wiem. Pracuj przy kasie. I... Tankuj samochody, I guess. Pewnie. Niech będzie. Ty! Czy ja dobrze widzę, że oni tutaj nie wchodzą do tego w ogóle? Ty, oni chyba generalnie do stacji nie mogą się dostać, a co dopiero do półki. No, bez kitu. Chyba te drzwi, które wstawiłem nowe, są zbugowane i one nie mogą, oni nie mogą wejść, czekaj. No coś tutaj mi... Coś mi tutaj, kurwa, nie pasuje.
A, oni nie potrafią przez te drzwi przejść. XD. XD, ty. Nie potrafią do sklepu wejść, normalnie. Fantastycznie zbugowane drzwi. Zobacz, nikt nie wchodzi do tego. Nie wierzę, co za głupi bóg. O Jezu. Ta, zobacz. On próbuje wejść? Nie da się. Nie mogą przejść, te drzwi są zaczarowane. To są antyklientelowe drzwi. Nieźle. I co, musiałbym zamknąć i pewnie jakieś inne drzwi, tak? Wstawić, żeby to działało. O ile da się to w ogóle wstawić. Ale napis miałem przedtem i wchodzili. Zresztą mają drugie drzwi, więc też drugimi drzwiami mogliby wchodzić, ale nie wchodzą. Wydaje mi się, że te drzwi po prostu muszą być takie, bo te nowe coś chyba nie współgrają tutaj z niczym. No, zobaczmy teraz. O, już chyba działa. No, działa teraz. O, czyli te drzwi są zbugowane, nowe. Czyli musisz mieć stare, obsrane drzwi w stacji, bo inaczej nie działa. Mogę te pomalować chociaż na biało. Łobosz. Idealnie. A cóż, no, życie. Niestety. Ale napis musi być dobrowolny, drzwiami. Musi. Idealne. Już działa. Niestety, nie możemy mieć nowoczesnych drzwi w naszej stacji. Tamte nie miały drzwi, więc ludzie nie przechodzą. I takie to życie, widzowie. Takie to życie na stacji benzynowej. Niby nie wszystko osiągnąłem, ale tak czuję, że już wszystko osiągnąłem. Jakby był jeszcze jakiś towar, coś takiego, nie? Na tym 9 poziomie, to bym miał jakąś taką motywację, ale tak to co? Stacja się sama robi. Teraz tak naprawdę tylko czekać, zamawiać towar i gierka ukończona. Piękna stacja zrobiona, hot dogi lepsze niż na Orlenie. 9 na 10 klientów tak powiedziało. Piękna sprawa. Najlepsze miejsce do kupienia sobie czapki, kowboja, albo coś w tym stylu. Idę coś zjeść chyba, widzowie, nie? Piękna sprawa.